Historyczne wędrówki wspiera Wrocławska Fabryka Prasowa, wydawca Ekspresu Bolesławieckiego i Ekspresu Zgorzeleckiego. Sponsorem programu jest Pexter Interactive, agencja promocji multimedialnej and public relation, zajmująca się tworzeniem profesjonalnych stron www, portali i kreowaniem marki. Przez Stalag 8A Görlitz-Mäuse w czasie jego istnienia przeszło najprawdopodobniej około 120 tysięcy jeńców wojennych. Najliczniejszą grupę stanowili Francuzi. W zapluskwionych, brudnych barakach egzystowali tu także Belgowie, Polacy, Brytyjczycy, Czesi, Amerykanie i Włosi. Szczególnie okrutnie traktowani byli Rosjanie. Wobec nich nie stosowano nawet pozorów przestrzegania jakichkolwiek międzynarodowych konwencji. Tysiące jeńców sowieckich zakończyło tu życie w wyniku potwornego wyniszczenia organizmu przez głód, choroby, na skutek pobicia, czy po prostu ginąc od kul strażników mszczących się za niepowodzenie swojej armii na wschodzie. Byli po prostu żyli w niezwykle ciężkich warunkach. Wszystko, co posiadało ciałka, zieleni, wszystko zostało tu zjedzone. Warto powiedzieć, że to było wiele kalek. Niejednokrotnie, jak dowiadywałem się ze zdaniem jeńców zachodnich,
czy polskich pracowników przymusowych, którzy przywozili żywność do tego obozu, że ci ludzie żyli w okropnych warunkach. Ludożerstwo jest zjawiskiem masowym. Jeńcy niejednokrotnie, to wynika z relacji jeńców zachodnich, często maskowali ilość zmarłych po to, żeby za nich zdobyć dodatkową żywność. Co się tu działo, rzeczy są nieopisane. Jeżeli chodzi o polskich pracowników przymusowych, którzy przywozili tu żywność, to była droga, proszę zobaczyć, ta główna, tu była jedna kuchnia jeńców wschodnich, a tu była kuchnia jeńców zachodnich. No to jak napotkał grupę jeńców radzieckich, to była taka sytuacja, że oni rzucali się na surowo, jedli kartofle, kapusty i tak dalej, mimo to, że były sankcje, że szczuli psami i tak dalej, oni nie reagowali. Po prostu tylko głodny głodnego może zrozumieć. Tego nie da się opisać. Na temat śmierci i wywozu zmarłych jeńców radzieckich zebrałem bardzo dużo informacji od księży francuskich, od jeńców francuskich i od różnych jeńców po prostu, którzy przebywali w tym obozie. Także świadków jest cała masa. Przypominające szkielety, wychudłe zwłoki umierających każdego dnia dziesiątkami jeńców sowieckich traktowano bez jakiegokolwiek należnego człowiekowi szacunku. Do dawnego wyrobiska wyrzucano tysiące ciał i po zasypaniu warstwą wapna zakopano. Dzisiaj na tym rozległym terenie, kryjącym tak wiele bezimiennych prochów ludzkich, widnieją symboliczne groby i stoi kamienny pomnik. Nikt jednak nie wie dokładnie, ile spoczywa tu osób. Warto dodać, że w tym obozie byli księża. Tych księży było 120, ale byli to zakonnicy, księża po teologii i seminarzyści. Oni mieli oddzielny barak i to bardzo dobrze po prostu i w tym baraku mieszkali.
To byli jeńcy, to znaczy księża różnych narodowości. Byli też księża z Belgii, tylko była taka sytuacja, że Belgów zwalniano, bo tam inne prawo obowiązywało. Natomiast we Francji była taka sytuacja, że księża służyli w wojsku, a nawet nosili broń. I to prawo było przestrzegane w obozie, że na przykład jeńcy francuscy nie byli zwalniani, to znaczy księża francuscy. Musieli tutaj po prostu przebywać w obozie i pracować jak każdy inny jeniec. Warto dodać, że początkowo sprawami duchownymi zajmował się w obozie niemiecki ksiądz. W ogóle to była taka praktyka, że zwierzchnictwo w każdym obozie przyjmował duszpasterz niemiecki. Ale ten pasterz niemiecki ze Zgorzelca to wyjątkowy pasterz. Moglibyśmy tu rozmawiać godzinami. Niezwykle interesująca postać to był Franz Scholz. Franz Scholz znał bardzo dobrze język polski. To człowiek, który już przed wojną przyjechał do Krakowa, do Lublina, uczył się języka polskiego. Muszę powiedzieć, że to człowiek przyjaciel Polaków. No dziwna to była rzecz, no może jedną scenę taką opiszę, a tych scen była masa. Proszę zobaczyć, jak pisze do mnie Belg, że w czerwcu 40 roku oni tutaj są pod namiotami, niezwykle gorąco i odbywa się nabożeństwo. Odbywa się nabożeństwo, mówi, ja celebransa nie widzę, słyszę jego głos. Zewsząd słychać różne śpiewy po prostu, a my wszyscy płaczemy jak małe dzieci, aż mówi wstyd się przyznać, że wojskowi płaczą. Oczywiście niezwykle wzruszeniem przeodprawiał Franz Scholz. Franz Scholz tutaj przychodził, odwiedzał księży, a równocześnie później usamodzielniło się już pasterstwo w tym obozie. No i oczywiście Francuzi odpowiadali na bożeństwo, to była właśnie kaplica w tym ostatnim baraku. I warto dodać, że księża tu odgrywali dość ważną rolę, ale wszystkie kazania były kontrolowane. Księża, jeżeli pracowali w komandach pracy, byli pod niesamowitą kontrolą, izolowano księży od jeńców, żeby nie było żadnego oddziaływania. Także ksiądz mógł porozmawiać z jeńcem tylko wtedy, jeżeli strażnicy coś jedli albo rozmawiali między sobą ukradkę. Jeżeli chodzi o spowiedź, spowiedzi w ogóle nie było. Komu nie rozdawano z uwagi na to, że wśród spodziewali się, że wśród tych księży mogą być świece, jakieś podstawienie księża. I w związku z tym była taka powszechna komunia. Spełniali niesamowicie swoją misję apostolską. Muszę powiedzieć, że kiedy główny ksiądz dominikanizm zwrócił się do nich z prośbą o pomoc, żeby oni dali się do komand pracy, na ochotnika wyruszali, choć wiadomo, że tam były o wiele cięższe warunki. Także księża tu spisywali się niezwykle dobrze. No i jak już wspomniałem, że Franz Scholz z nimi współpracował. Ja zebrałem opinię od jeńców zachodnich, od księży zachodnich, ponieważ nawiązałem kontakt. No i krótko charakteryzowali. Franz Scholz, powiedzieli, to człowiek uczciwy. To wielki dyplomata. Kto się z nim zetknął w życiu, pozostał w jego pamięci na wieczne czasy. Współpracował Franz Scholz, był proboszczem w kościele świętego Bonifacego. I muszę powiedzieć, z jego inicjatywy w roku 43 w sposób taki kryjomy, ukryty, postawił krzyż pokutny. I ten krzyż to wystawiony został w tym celu, aby przebłagać za zbrodnie niemieckie na Polakach. I w późniejszym okresie muszę powiedzieć, że odprawił rozmyślące nabożeństwo dla polskich pracowników przemysłowych. Nie będę już mówił o takich rzeczach, jakie on schowki zrobił, nawet profesjonalne, żeby coś czasem podrzucić dla pracowników przemysłowych. W każdym razie spisał się bardzo dobrze. Thank you.
Po prawej stronie tej głównej drogi znajdowali się Niemcy zachodni. No tutaj wiemy, jest język zagrojkowy, Francuzi, Amerykanie i tak dalej, było 23 lotników amerykańskich, później Niemcy się tutaj pojawiły. Proszę zobaczyć, początkowo były baraki drewniane, później pojawiły się baraki murowane. I co ciekawego, no te baraki murowane 60-tego 60 szerokości. Tamte 30 i 10 szerokości. No, jak widzimy, to całe to jest prawie miasteczko. Tutaj z uczniami myśmy wykonali przekrój, to znaczy barak, ale to jest barak zachodni. To jest, konkretnie jest to barak belgijski. Jest to pokazane, jakie było wnętrze po prostu, jeżeli chodzi o jeńców zachodnich. Widzimy tu trzypiętrowe krycze, tu widzimy powiedzmy łazienka, umywalnię i tak dalej, jak to wyglądało. Tutaj były ubikacje, ale były też ubikacje ogólne. Więc tutaj proszę zwrócić uwagę na te dokumenty. To są oryginalne dokumenty, to jest dokumenty niemieckie, to są szkice jeńców francuskich. No, dzięki jeńcom zachodnim, muszę powiedzieć, i dzięki temu, że ta izba była otworzona, był bardzo duży napływ zachodni. Jak mówiłem, całymi rodzinami tu przyjeżdżali. No i oczywiście pytania, jakie do nich kierowałem, z chęcią odpowiadali. I oni niezwykle wzruszeni. I zawsze na wstępie dziękowali szkole, że szkoła zajęła się tym problemem. Jak ktoś wszedł, to robiło wrażenie niezwykle mocne. To jest piękne wszystko. Tylko wewnątrz była inna prawda. To robiło wrażenie, jak przyjeżdżali wizytatorzy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. No niektóre zdjęcia otrzymałem bezpośrednio od jeńców zachodnich, od księży. Proszę zobaczyć, tam wygląda barak drewniany. Tutaj są sfotografowani jeńcy francuscy. Proszę zobaczyć, to jest zakład szewski, tutaj odbywa się apel, zakład krawiecki. Proszę zobaczyć, tak wygląda barak sfotografowany w czasie zimy. A tutaj jest odwszarnia na 300 osób, jak mówię. I muszę powiedzieć, że tutaj przywożono najrozmaitsze, to znaczy przywożono do obozu różne narodowości, a nawet i kobiety w tym celu, żeby dokonać dezynfekcji, a później dalej transportowano w głąb rzeszy, ale dezynfekcja się tu odbywała. Otrzymałem takie pytanie, no dobrze, czy w tym obozie byli tylko mężczyźni, czy były też kobiety? No oczywiście, że tylko mężczyźni, ale ktoś widział kobiety? No i właśnie zaprzeczam, mówię, jak to kobiety? No, ale to była tylko chwilowa, bo to była dezynfekcja i dalej transportowano, to od razu odpowiadam na takie wątpliwości. Proszę zobaczyć, co tu jeszcze ciekawego jest. No, to jest kuchnia obozowa. No tutaj widzimy po prostu zdjęcia zachodu pochodzą. To jest fotografowana też główna brama. Nie główna brama, tylko główna droga. I ciekawe, proszę zobaczyć, jak ja korzystałem z wiedzy uczniów, z ich zainteresowań, jaką dużą pomoc oni mi udzielali. Na przykładzie tego zdjęcia mogę pokazać.
Ja otrzymałem zdjęcia z Genewy, idealnie wykonane, bardzo dobra ostrość. Proszę zobaczyć, uczniom to pokazywałem, w mojej grupie, szczególnie tej, która była zainteresowana. I proszę zobaczyć, oni na podstawie zdjęć potrafili odczytać, że w ich miejscowości znajduje się osoba, która najprawdopodobniej była w tym obozie. No, ja udaję się do tej osoby, pokazuję zdjęcia, ten człowiek zaskoczony. Panie, skąd ma takie zdjęcie? A to nie był Niemiec, tylko to był Polak, który wcześniej wyjechał i był na warunkach niemieckich. Proszę zobaczyć, oto szpital obozowy, który został założony w 1941 roku i po prostu od marca już działał. Cmentarz II Armii jest niezwykle ważny. I tu masę ludzi leży. I dlatego też, kiedy słuchałem przewodników, którzy opowiadali po tym cmentarzu, zrobił mi się żal, że jak można o tak poważnym obiekcie tak mało wiedzieć i jeszcze opowiedzieć takie rzeczy nieprawdziwe. Dlatego też z młodzieżą podjąłem takie badania. No tutaj są zamieszczone zdjęcia. No wynika taki fakt, że w Zgorzelcu leży 3420, a jeszcze 2000 znajduje się po prostu jako nieznani, tylko zarejestrowani. Podane są nazwiska, tylko nie wiadomo, gdzie oni leżą, bo to albo rozerwany miną, czy po prostu utopił się i tak dalej. I na ewidencji jest 2000, czyli w sumie ponad 5000, a leży na cmentarzu po prostu 3420. Zresztą muszę powiedzieć, że wszystkie księgi przeglądałem i przesłuchałem kogo? Wszystkich dowódców, którzy jeszcze żyli, którzy brali udział w ekshumacji. Materiał francuski pokazali, jak wyglądała ta ekshumacja. Było kilka ekshumacji, jeżeli chodzi o Zgorzelec. Właśnie szczegółowo to opisowałem w jednym z artykułów, właśnie pod kierunkiem koniecznego, szczegółowo. I to zamieściłem w studiach, po prostu w Opolu, pod jego kierunkiem. Zobaczcie, tu są formy współpracy. Tu mam zdjęcia pokazujące, jak do tej izby przyjeżdżają jeńcy. Są sfotografowani i formy współpracy. No, przyjeżdżali tutaj Francuzi, którzy są autorami książek, a byli w Jeleniej Górze. Jelenia Góra podlegała pod Zgorzelec. Oto proszę zobaczyć, jedna z książeczek i to jest autograf. I co ciekawego, no, mogę tylko jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, że tu jest sfotografowana kobieta i wytłumaczę, dlaczego ona jest tu sfotografowana. Otóż ta kobieta postawiła mnie pytanie, gdzie może pochowany być jej mąż? Czy ja coś wiem na ten temat? Okazuje się, że sytuacja była następująca. Wojska alianckie odnosiły sukcesy. No i on gdzieś z radia dowiedział się i w obozie podał informację, że Paryż będzie wyzwolony, że wszystkie sukcesy są bardzo duże aliantów. No i go przyłapali, że propaganda, wyrok natychmiastowy, sankcja bezwzględna, kara śmierci.
No jej było ich dwóch braci i po prostu zezwolili ją na udział w tym pogrzebie, a to jest żona właśnie tego zabitego. I to pokazuje, po prostu ona mi stawiała wiele pytań. Opustoszały teren obozu samorzutnie porosły samosiejki. Tam, gdzie była główna droga stalagu, gdzie stały baraki i gdzie niegdyś słychać było gwar głosów tysięcy uwięzionych, zniewolonych ludzi, zwykle panuje teraz cisza, przerwana tylko szumem wiatru i odgłosami samochodów jadących pobliską szosą. O minionych dniach śmierci i pogardy przypominają pomniki i resztki ruin zabudowań obozowych. Pamiętajmy, tu, w pobliżu Zgorzelca, śpią snem wiecznym tysiące ofiar ostatniej wojny, tysiące ofiar hitlerowskiego barbarzyństwa.
Historyczne wędrówki wspiera Wrocławska Fabryka Prasowa, wydawca Ekspresu Bolesławieckiego i Ekspresu Zgorzeleckiego. Sponsorem programu jest Pexter Interactive, agencja promocji multimedialnej and public relation, zajmująca się tworzeniem profesjonalnych stron www, portali i kreowaniem marki.